Facebooku. Witam serdecznie zebranych. Dzisiaj czat... Mamy stream! Challenge do Diasa, część druga, ponieważ część pierwszą była farma. Było to, że się skupi się po prostu na CS-a, bo staramy się wymasterować podstawy, żeby było dobrze. I to póki co, no farma jest jak na to, na taką agresywną linię. Mamy 3-0-3. Mamy 75 farmy, jak na to, że cały czas się wymieniamy, jest spoko. Tylko teraz, dzisiaj mamy popracować nad wymianami. Nad wymianami i pozycjoningiem. Jeśli chodzi o granie z Realem, to pozycjoning jest dosyć łatwy, ponieważ... Ezreal ma swojego praktycznie flasha co parę sekund, niektóry się cały czas zmniejsza, kulda się zmniejsza, więc powinno być dobrze. Także tutaj trochę zaczynamy z łatwiej, niskiej poprzeczki. Ale w planach mamy też gry Ashe, jak i Jhiny. Co wiadomo, Ashe i Jhin to nie są zbyt mobilne postacie. Szczególnie, że ja gram Jhina pod Dark Harvesta, a nie pod pod Frita, o. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. 17 sekund, to się przydałby taki Drake, co? Nie głupi chyba. I już oszalały moment gralki Nvidia w Twitch. Tak, jest wszystko. Jeszcze Tiger. Cześć, Kisia, dzień dobry. Okej, okay, zaraz szybki Drake i lecimy na linię. Kiedy zajmujecie horror? No ja proponowałam 5.13, ale wygląda na to, że widzą się do końca nie podała pomysł. Bo też miałam grać w... Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, ale no niestety się okazało, że VR-ka nie działa mi na streamie. Więc do VR dopiero będziemy mogli pograć, jak ogarnę streama. Cześć, Raindrop! No, rank masz tutaj, jak coś ogólnie dodałam. Widać cały czas na live, no moją tego. No, dywizję. Ojej, no jak widać, no niestety trochę spaliśmy w dywizją. No ale widzicie, no wszystkiego nie wygrałem. Ważniejsze jest, najważniejsze jest to, żeby nie skupiamy się na randze. Skupiamy się na tym, żeby robić progres jako gracz, nie? Statystyki mamy dobre, farmy mamy większą niż przeciwnik. Zamówiłaś już? Jeszcze nie, właśnie jeszcze nie. A w sumie sądzi frago, także tydzień czekania około. Gdzieś wirus leci. Okay. Ran. Chciał tam Nunu się chce chyba klikać. Nie odpuszczamy. Okej. Hejter. Jaki hejter ten Nunu czat, co się stało? O nie, ucieczka. Dobra, gituwa. Cześć, słuchaj, dzień dobry. Dobra, racowka. Czap 4068 farmy. Jeśli to nie są dobre wymiany na bocie, to ja nie wiem, co jest. Czego nie jest z Realem? Jakby, ogólnie, no myślę, że tutaj na początku też dużo nasz kochany Nunu pomógł. Nie możemy tego odejmować. Dobra, no dzisiaj widzę bardzo agresywny rozkład jazdy, bardzo agresywny. I wyobraź sobie, że grasz takim Jhinem, nie? Robisz co możesz.
nie, no cię gankuje trzeci, czwarty raz, umierasz tutaj, na Sonie, czy nawet tutaj i ktoś ci mówi, żebyś stał pod wieżą, że nie graj agresywnie, warduj, just dev. Nie da się czat grać ADC. Przysięgam, czasami są po prostu, no tak, tragedia. Dobra. Ta pomidorówka, obrzydliwa jest pomidorówka. Najgorsza zupa na świecie. Jeszcze krupnik. Jezu, krupnik czat. I to ten zupa krupnik, okej? Okay? Zara po Trinity? Tak, pod Sunderera idę, jak się są jakieś tanki w enemy, wiesz? To jest obrzydliwa? No nie, krupnik i kupi tego, pomidorowe się nie da jest. Najgorsze zupy. Najlepsza zupa pomidorowa? Nie. I lubię żurek bardzo. Żurek, rosół. Ogórkową lubię nawet, no. Bunt? Spoko, ale nic nie pytał. To. O nie, Soraka! Pomagam szefie, Dodzie, okej. Okay. Musimy bronić naszej Dodzie, okej? Okay? Oh, fuck. Dobra. Oj! Kurczę, no, mogę mnie ultować. Zawiniam, że tak długo się kastuje ult. Bo to może pójdziemy do rameniarni? Rameniarnia? Tak się to mówi? Rameniarnia? Żyje mi się język kłamał. Rameniarnia. Borwika peczarkowa? Nie jadłam nigdy. Jadłam tylko, znaczy pieczarkową jadłam. Taką z kubka, wiesz, jakaś tam zupa knor, czy w tym stylu. Nie żyj tyle. No nie żyj tyle, przestań. Ale no jesteś w sobie ramen, no nie jadłam ramenu. Takiego dobrego jeszcze. To był ten środek właśnie. Małysz bije. Weźcie na zupę pomidorową? Nie, absolutnie. Mózg się kurczaki słucham? Może się dowartościować trochę przynajmniej szefie, co? Oś. O, czy co? A, ma 64, dobra. Ach, no to ten pozycjonik, co? Ten pozycjonik. Muszę patrzeć na mapę, bo się często... No zapatrz. Co są szczotki? Szczotki to są z punkty, z którymi ty zbierasz właśnie oglądając na Twitcha. Mój kanał! On nie może tak mówić, mamacita. Czekajcie, czekaj, schowam. Brzydko powiedziała, trzeba schować. Niech zje pozycjonik, no. A za co? To... Zaglądaj streama. Ładnie powiedział, brzydko. Pozdrawiam kogokolwiek, pozdrawiam... Ciasteczko, pozdrawiam. Bo 4-2 było dobrze, 1-5 ma... My nie możemy po prostu stracić przewagi. Myśmy 3-0 i teraz zrobiliśmy 4-2 z tego. O, loko! Nie, skąd się tu wziął ogólnie? Bo ten atras go gonił i... No... Ulti na niego. Widzisz, ulti się dużo kastuje tym Ezrealem. O... O!
Patreon. Mituba. Orzeł Erki, no właśnie nie do końca jak tego, już nie. Właśnie brakuje mi ogrania innych postaci, wiesz, żeby tak przewidywać ich ruchy. Ale szczerze, myślę, że na nich możemy Frozenhearta zbudować, bo mają Zeda, mają, oni mają Full HD ogólnie. Myślę, że Frozenheart jest teraz dobrą opcją. Co ja to mnie wkurzyli ostatnio, bo po kolejnym update'u z sterowników przestała działać mi Dota 2, cofnąłem do poprzednich GeForce Experience, żeby wymusza aktualizację, no ich support widać, że nie wie co robić od 2 tygodni. Ja sama GeForce Experience to odinstalowałam sobie, bo rzeczywiście też nie lubię jakichś tam na tych, narzucenia różnych rzeczy, plus była jeszcze taka chyba Nvidia Brodka czy coś, to cały czas jak noszę, jak był skrót Ctrl Z, czy tam X, to mi się jakieś tam okienko otwierało Nvidia, tak nie dało się nic napisać. Czy chcę robić Barona? Chyba szczerze nie do końca? Dawaj, Atroxik, dawaj, Atroxik. Nie, coś ty zrobił! Flash? Zaraz ma flasha, oś. Ma flasha. Nie, trudno jest to. Tragedia Dwight i Skrudent potrafią nagle się streamera zrobić. Nie, bo znaczy, Nvidia jest spoko, nie? Jeśli chodzi o ten, jeśli wiemy, co chcę zrobić, nie? Nie miałam wtedy. Troll. No musimy tylko tutaj, jak się oddzielamy, to troszkę, ja poszłam tutaj, żeby dobić tego Jaxa, ale rzeczywiście, no wtedy się wystawiłam na atak dla Kazixta. On ma 19 pięcia, więc jestem na hita od niego, nie? Więc musimy chyba być przytuleni do Soraki. Będziemy się przydać do Soraki, okej, okay, chat? Żeby było romantycznie. Do Dodzi. Nie zaległo się w Nvidia? Parę godzin już. Widziałeś 6? Pędzi się temu było 108 CS, teraz no troszkę były jakieś bitki cały czas, wiesz? Cały czas jakaś bitka. Raindrop. Boi się tego Kazixa. No pozycjonik, ja się za bardzo chcę wbijać, powinnam ostrożnie to grać. Nie mogę followować filmu, nie mogę followować. Czemu reszta nie idzie Ezrealu? Bo jeśli idzie mi dobrze z Ezrealem, plus w enemy nie ma tanków, to czuję, że Trinity jest lepszą opcją. Ja się boję, że szef się dowie, że się opierdziela oglądać, jeżeli pracować. No ja nie doniosę lipa na ciebie, okej? Okay? Sunderera bym piknęła, jakby na przykład nie na tobie był jakiś czogat na przykład. Nie powstrzymaliśmy się. No troszkę tutaj. No to jest moja wina, nie? Bo ja followuję tutaj team. Ale chyba raczej nie powinnam. Ja doniosę, do Rafiora chcę donosić. Dużo osób to doniesie. Biegnę do Odzia. Mówię cały czas, myślę, że to jest Dondzia. Wiesz, bo jest Donda. Donda. Hmm.
Ja mam 61 LP czat. Dobra, wszyscy się cofali, więc raczej jesteśmy bezpieczni. Okej, teraz jest spokojnie. Widzimy prawie wszystkich na mapie. Oni mają barona, będą chcieli nam puszować. Zakładam, że wiesz, jakby mamy tutaj czas, wszystkie tutaj stoją stabilnie. To chyba, no to rozdzieli trochę. Okej. Cześć Komarek, dzień dobry. A ma jakieś tanki? No już to bym mógł nas trochę, znaczy... Jesteśmy trochę dużo HP, mamy dużo armora. Kurczę, no trudno się farmi. Okej, bitka. Bitka Fiora. Zed raczej poszedł na tego bota, tutaj na Atroxa się klepie. Przez całą godę nie używać wtedy tego antyghosta, chat. Nie wiem, może będzie właśnie też lepiej oglądało dzięki temu. Co myślisz o Syndrze? No spoko jest. Znaczy jestem taki champion, że raczej stabilny zawsze, co? Znaczy i puszujemy, tam już pluć na tych ziomów. Kajsik może iść, musi uważać. Dobra, wygraliśmy grę czat. No pierwsza gra wygrana, super, nie? Tylko nadal mam bardzo małe pokolenie. Ja nie wiem jak to zrobić, szczerze. To jest, tego się boję. Nie wiem, czy teraz Honor je, Sorakę dobrze grała. Broniła się też sama dużo. Plus 16 LP, no... Gra pokazuje, że chce oddać. Chce mi dać wygrać. Muszę wygrać jeszcze dwie i wracam do platyny 3. Kurczę, miałam platynę 2. Ale mi to boli, że miałam platynę 2! Nie ma wstydu na FB, nie ma wstydu, czat. Znaczy nie wiem, czy ja szybko do siku, nie wiem, czy do toalety nie poszła. O Jezu. Wiesz, to też jak ogólnie bezrowa teraz Aszę zagrać. Chciałabym Aszę, tylko zobaczymy, co będą pikować, dobra? Siema Bartek, dzień dobry. Idź. No to dobra, to czekajcie, zaraz wracam, okej? Okay? Na sekundkę, szybka tego, szybkie zwy. Zaraz.
Z tą zamieszką, z tą zamieszką. Znaczy jakaś drama się szykuje. Lexi na Nitro. Jakieś dymy, chować się, no. Bo tego napisała, czekajcie. Lexi, jak wpiszecie na Twitterze. To jest tego. Farmazony, a temat ze sprzątaczką to chłop przeszedł samego siebie. W ogóle siebie z wielkiej napisała. Co jest to tak? Kto pisze siebie z wielkiej? Jutro puszczę temat z poważaniem wywłoka. Kurczę. Dobra, sobie nic nie obrażał? Dzięki, co tak długo? No właśnie ten, na telefonie tak zobaczyłam, że coś jest. Psychiczni ludzie? No, tak trochę jakby tak, nie, tak się, tak, już nie sobie poczytam, nie? Ale właśnie, nie, jak oni się ten wywiad właśnie, ten wsiakobusie z Lexi? To jak tam Lexi powiedziała tam coś o nitrozyniaku, to Wardę tak, sprawdź, czy się nagrywa, nie? Jaki typo. Boże święty. Teraz Kejna będę jednak, czy wiecie? Sia Gimbusek, elo. To znaczy Eune, ponieważ oglądasz anime, oglądam anime, tylko teraz właśnie nie wiem jakie, bo miałam długo przerwę anime, teraz oglądam akurat serial The Good Doctor na Netflixie, ale anime chciałam obejrzeć, szczególnie, że chyba na Netflixie weszło właśnie, wszedł jakiś taki popularny dosyć, taka popularna seria. Bana, jej nie, zostaw mnie! People Weeps, zostawcie mnie, no! O, Full Metal Alchemist, o, właśnie chyba to chciałam obejrzeć. Warszak mi obejrzeć, a, mało co mnie obraża. Już jest Squid Game, Karo, a to fajne jest! Fire, zmuszczam! Deczat. Karma Rumble Zeraf. Na taki. Myślę, że takie coś możemy kliknąć chyba Gina. Czekuję, że będziemy mieli. Oż, Gin zbanowany. Kurczę, niestety. Znaczy to. Zeral będzie też spoko, ale myślę, że tutaj Ashu możemy kliknąć. Wiecie, myślę, że to Ashu poradzi sobie. Ja coś ma 10 odcinków. Jest to, co znasz, to tamto oglądałaś kiedyś z 2000, to filiery praktycznie same. Ale to na Netflixie tylko 10 odcinków. Jeszcze to jest cała seria 10 odcinków. Co za playlista? To jest Spotify Mood Booster. Ma Mood Booster. Masz się grę MF? Nie, żad. Ezreal, Asher, Jin. To są nasi ADC, okej? Okay? To są nasi ADC, którym będziemy orać teraz. Powinno być okej. Nie, Rhodarce 64 odcinków jest 300 patent na mandy, 0 filerów.
Ojej, to 64. To czym jest tylko 10 na Netflixie? Bez sensu. Głupota, czat. Dobra. Lecimy. Legenda, dobra. Póki co, no... Stream Omena i pierwsza wygrana. Póki co mamy 100% win ratio. Teraz tylko to dopracować, okej? Okay? Zobaczmy, jakie statystyki. Gramy na tak. Agresywny laner, niski udział w zabójstwo. No to agresywny to gredno Caitlyn, nie? Agresywny laner z Karma, dobry poziom wizy. No czyli to będzie trudny botlane, bo to jednak, no Caitlyn z Karmą mają bardzo dobry botlane. Pobudka Zeraf, agresywny jungler, dobry z Ramble, wysoki udział w zabójstwach, dobry trendamer, wrażliwy na linii. No to tak to... No myślę, wolę jednak mieć chyba Gangplanka w grze, wiecie? Tutaj typo, jakby nic o nim nie wiadomo, może... Nie wiem... Oj, Fiel nam idzie. Słabo. O nie, agresywny jungler. Kiepski z Aszy, kiepski z Aszy czat. A raz, powinniśmy sobie dać radę, wiecie? Tylko musimy spokojnie ograć te pierwsze dwa levele. Aś. A to filerowa. Aha, okej, okay, rozumiem. Czemu Kate nie gra swoją drogą? Bo Kate właśnie wypadła troszkę z mety. Ja rozumiem, że nie powinnam grać, wiesz, tylko metą. Ale jest tego. Ale no jednak preferowałabym grać postaciami, które mają teraz wiesz, większe win ratio, bo to jednak jest, no, pomaga. Cześć, Rewa, dzień dobry. Dobra, chat. Jungle is so bad. Easy bot? Oj, wiesz co? Asha Penta? No dobra, on pewnie chat. Support na zwierzę. Popatrzcie co, o kurcie. Asha Penta, no to tak pół na pół bym powiedziała. Możemy chyba cofnąć teraz. No. Patrzcie, co tam pisał. On wierzy w nas, chat. To już połowa sukcesu. Jak Stafford nas wierzy, to już elegancko. Co to za suwika podstawka? Nie no, full try hard. Pamiętaj, że jak przegrasz na nieuczesaną, to siara trochę. Kryja, mam nadzieję, że trafimy do swojej kolejki dzisiaj? Ja mam nadzieję, że nie. Ulubione danie? Nie, znaczy tak trudno mieć ulubione danie. To jakie wasze ulubione danie jest? Pomóżcie mi, bo ja bardzo lubię ramen, ale tak... No codziennie bym ramenu nie jadła, nie? Tak samo rosół. Uwielbiam rosół, ale no w końcu da się przesycić. Ale to bym wybrała tak, jakby takie top, nie? Danie dup. Jezu, Omena, nie mogę tak mówić, przestań. Na razie, fokus, fokus, fokus. Spaghetti? Serio spaghetti? Makarony? Cheeseburger? Co? Serio? Ja wiem, że bardzo lubię krewetki, sushi lubię, ramen lubię. Rosu, żurek. Ty, no ale ten Ignite taki... Na pierwszym levelu Ignite, no trochę agresywnie. Agresywnie troszkę, czat. Za szybko się wbił, za szybko się wbił. Nie mieliśmy jeszcze tego levela. Dobra. Z domowych rzeczy to placki z zamierzają pracę po węgiersku. Ja bym się chyba ulubioną to właśnie... Kurczę, sushi bardzo lubię przecież. A ramen to tak zależy, bo ramen zależy jaki, nie? Trudno wybrać. Można wybrać top, nie wiem, top 5 jedzenia, ale tak top 1 trudno. Ja akurat nigdy bym nie wybrała jako top jedzenie czegoś słodkiego. Bo słodkie w końcu się przeje i masz dość. Dużo bije Aszę z Karmą. Ale byśmy gotowi na to. Farmiłabym chat lifesteal. Jeszcze mogli chyba wracać, wiecie? Dam warda tutaj, jakby ktoś chciał wracać. O słodkiego i się pożegać? Znaczy no po prostu wiesz, słodki to masz tak, że masz ochotę czasem na coś słodkiego. Nie, to jest spoko, to jest normalne, ale jakby... No w końcu masz dość słodkiego, że da się szybko się słodycze mogą przejeść. Karma Sydburu to jesteś? Rogan Josh to z kuchni indyjskiej? Rogan Josh? Brzmi jak jakiś polityk.
Rogan, to chyba też, to jest chyba jakiś polityk, nie Rogan. Oj, nie, to nie jest dobre, to nie jest dobre. To jest bardzo złe. O, wbił się w miniony. Tepek tego, aż... To nie było dobre, to było złe. Jeszcze mi farmę weźmy, co? No, tak myślałam. No, cofam. Gdzie Penta? No, troszkę się tutaj przeleciał. Top 1 Dani Gralki Hot Chocolate plus 1. Jedyne słodycze, jakie jem. Dobra, biorę to. No tutaj nie powinien robić tak. Jeszcze bo to jeszcze mnie boli, że zabrał mi... Aby miał bardzo agresywny ten tykę. Niepotrzebnie tyle agresji. Jak się kitrał. Worf. Zobaczymy, jak to Rice wykorzysta. To jest taka TikTokerka, co ma reklamuje grześki? I może nie pokażę, nie mówić, że pije alkohol, też ma coś jego przy góralkach? Nie, ogólnie do tego. A jeśli chodzi o alkohol, to wiesz, jakby ja też czasami tam idę z kolegami, że coś z tego jakieś, czy do jakiegoś baru, czy coś, czy jakieś, nie wiem, jakaś domówka, ale po prostu staram się nie ten, nie, no nie pokazuję po prostu alkoholu, to nie chodzi o promowanie, wiadomo, alkohol to alkohol, jakby, a nikt nie musi, znaczy każdy wie, że istnieje, nie? Znaczy alkohol nie jest czymś, co trzeba reklamować, a po prostu jakby nie chcę także powiem wspierać, że jakby, no, mogę poznać dużo jakby na tym, na Insta Stories i tak dalej, ale tak po prostu, tak, taka swoja zasada, że wolę jednak w alkoholu nie pokazywać, bo wiem, że jednak mam dużo młodych odbiorców i nie widzę potrzeby, bo tak no, dużo osób może mieć problem z alkoholem, jakby no, im szybciej zaczynasz, tym gorzej dla ciebie, nie? Cyk i cofka, dobra, nieelegancko. Tylko powinien cofać teraz według mnie. Dobra, to i buty. No, ten, ale ten tych jest strasznie, strasznie na furany. Mam wrażenie. Okropnie się patrzę na to, co jest tutaj przedstawione, przestań. Nie muszę wierzyć, że lubisz nagrzmocić. No nie, po prostu, no... Mam wrażenie, że ja jestem też z małej wsi, czat, nie? To jakby... wiecie, jakby od małego jestem wystawiona trochę na... Ja się tam, znaczy no alkoholizm, coś źle brzmi, że są wystawione, ale że widzę efekty. I nie wiem, czy też właśnie czasami to jest z rodziny, na przykład miał jakieś problemy, to też widziałam, że ktoś, że bliska rodzina została na przykład rozbita przez właśnie alkohol, jak i ten, jak i... jak ludzie byli, wiesz, jakby kończyli po prostu na ulicy i byli na przykład na łasce gimnazjalistów, żeby tam poratowali drobniakami. No to się przegra, to wszystko patrzyła, nie? To wszystko wina alkoholu. Wiadomo, że jakieś tam, może jakieś niepowodzenie też w życiu. No ale zazwyczaj te wszystkie osoby łączyło to, że... Alkohol. Zostawcie mi moją... Moje CS-y, moje miniony. O nie! O nie! Grumble. Wymienię to brazylijską kolę, ja sobie wypiłem, nie mogę przestań! A kocha jest use this, drugi ani dokończy, nie dokończy tam było. Tak, kupmy buty, co? Chyba lepiej. Aż.
Twitchowska alkoholiczka, tak nie mówcie tak, okej? Okay? Szanowni, że jesteście na omenie. Ogólnie wy czy oglądacie streamy na Facebooku? Tak szczerze, tak jakiekolwiek, nie mówię, że to moich, jakiekolwiek stream na Facebooku. No chyba Paris streamuje, nie? No co, no biegnę, no co mam zrobić, no? A bo to jest Rumble! Why you pink? And bite me! Why? Nie. No i tyle. GG, muted. Znaczy, gramy swoje dalej. Szkoda, że Paris na Facebooku, bo ogląda się, no Paris jakby... Paris ma bardzo wierny fanbase i bardzo duży fanbase, nie? Tam Nitr chyba też na Facebooku był, nie? Jest 12-7 czat. 0-2 na bocie inaczej. Da, teraz na spokojnie. Da, Park będzie jest teraz na tym. FF, please, dżunglę gap. 2-2 jest, 6-1, no dobra, znaczy no dobrze gra... Rambla, ale żeby jakoś tam wyzywać, to przesady, nie? Kudło z Parisem, tak. No to nic nie zrobimy. Ale wyszło. Jest skill, jest spoko. Czy może Chandler chociaż nam pomoże z tymi? Co z... Oj, to by sam nalał troszkę. No. O, okej, okay, dobra. No dobra, może nie powinnam, czat, może nie powinnam. Myślałam, że Sportwell to ma 7-1, dobra. Mogę sprawdzić. Mo, powinna sprawdzić temę. Tak, powinna sprawdzić temę. Idę do pracy, papa, dnia miłego. Kiedy drank się skasić? Nie robię dranków. No rzeczywiście, czad jest trochę... aż różnica. Czy nie cofałaś, bo widziałam, że chciała jakąś bitkę zrobić na tym Drake'u. No co, wezmę sobie to, no. A chyba Pykę coś mówi, bo jak go zmutowałam. Ustaw 100 milionów czy na taki stream? Nie, to nie 100 milionów. Znaczy, bo sobie miałam z Haniu zrobić dranka. Taki, wiesz, taki jakiś taki sympatyczny drank, nie? Taki, o. Zwiążek, tylko powinniśmy to spuszować. To był fesz, nie? Zdaje się, że to był flash. Czy źle myślę? Nie, totalnie flash to był. Ja flash za flash, okej, okay, dzięki. Znaczy, Kate im pomoże. Thanks. 10 minut ci gra szukało. Dosyć często jak wiesz, jest taka sytuacja, to musisz się zresować klienta, wiesz? Znowu ghostują? A, tym ghosting już tam. Czy gamy na urodzinowy drank będzie? Nie, na urodzinę sobie nie wiem, co bym zrobiła, czat.
Nie, co się dzieje na urodzinowy? No może w tej osobie był drunk z urodzinowy, było spoko. Czuję dominację na każdej poziomie, czat. Ryan Bruce się odpowiedział, bana nie miał. Tak, miał bana, permabana na 2 dni. Się jakby tutaj wszyscy, jakby społeczeństwo się za nim stawiło i się udało go odbanować. Teraz sobie był spoko. Alko Among? No tylko Among już nikt nie ogląda, nie? Nie, to wymyśl, zobaczcie co na YouTube jest, okej? Okay? Zobaczmy co na YouTube jest taki od drunk. Jakiś pomysł może ją kiedyś z YouTube'a. Tak, widziałam tego tweeta od niego. A mogę troszkę tego, troszkę zdechnę Twitch, mam wrażenie. Gadget farm jest okropny, ta gra jest poszła okropnie. No, wręcz nie ma co się bić z nimi, bo rzeczywiście są tutaj. Mamy ogólnie lejto, bo mamy Gangplanka, skoro oni mają trendy, więc trzeba pilnować się po prostu, żeby nas nie puszowali. Ale to bierzemy, musimy wardować ładnie, używać naszego ptaszka tutaj. Zażegnałeś koniec z nimi teraz, jak? Orci się wczoraj mnie o to pytał. No nie, raczej nadal się nie zgadzam wiele razy z czym to, co mówi, nie? A to po prostu, wiesz, jakby też raczej chodzi o to, że... No tam sobie dużo krwi napsuliśmy. Ja jeszcze trochę zmęczony jestem całym tym tematem, że jakby... Już widzę, że jakby on, no nadal to, co mówi, to, co robi według mnie, no strasznie jest... O, ja pierdzielę. Strasznie z tym nie zgadzam. No ale to już jakby... No, mam już to gdzieś po prostu, wiecie, że to już jakby... I teraz ma ten konflikt z Lexi. O, to już jestem, według mnie Lexi ma rację. No ale nie chcę już tego, nie chcę już... To jakkolwiek ingerować po prostu, nie? Zwyczajnie. A czy to musisz grać to, co akurat popularne, nie masz na tworzyć nowe trendy i kreować, co jest fajne, co jest z tobą nie tak? Kufeli, bo jeśli jesteś... Streamera, na przykład teraz mam 500 widzów, nie? Więc zakładaj, że to jest Liga Legend, teraz popularny. No, to jest moja main gra, bo jestem jednak streamerką Ligi Legend i gram nie od 4 lat. Plus to jest gra dosyć popularna na Twitchu. I jeśli nie jesteś tego, nie jesteś i masz tam kilku tysięcy widzów, to nawet jeśli trafisz, jakby wrzucisz coś nowego, na przykład powiedzmy, nie wiem, zarażasz jakąś inną gierkę, na przykład Gucio. Gucio ma taki fanbase od tylu lat zbudowany. I jest variety streamerem, że sobie nieważne co on zagra, to i tak ludzie będą go oglądać, bo przyzwyczaili do tego widzów. Natomiast gdy grasz od wielu... Bardzo pomocne, że Pai kurczę przerzucił dni do niego, nie? Ale to więcej osób co jest, będzie oglądał wszystko co pokażesz. Znaczy nie, widzisz, wczoraj grałam w Roada, w Road 96 na przykład. Mi się dobrze grało, było fajnie, ale też widziałam, że na przykład widzowie na przykład nie byli jakieś tam super zadowoleni. Więc jeszcze jakby też na to muszę patrzeć, że jakoś, jeśli jednak jestem streamerką, to wiadomo, czasami sobie zagrałem coś takiego, coś innego, na przykład właśnie czy tego Roada, czy coś mniej popularnego. Ale no jednak też muszę patrzeć na jakieś trendy, to jest normalnie, no to jest taka normalna droga. Cześć Janina, siema. Patrz na ciebie, czekaj, zielony, czekaj, bo tutaj jest naprawdę trudna gra. Mu wolni, tak przepraszam. Jezu, no. Czy masz, na widzom nie podobał się Deflub, od zaznaczy ci był negatywny? Bo z 700 widzów z tego spadło do... No ile on bije? A to właśnie 5 staków. Bo 700 widzów spadło do 300, więc zakładam, że jeśli 500 osób wychodzi, to najwyraźniej się nie podoba za bardzo. Ta Erka, no Erka tak troszkę podjęta.
Co Deathloop? No Deathloop to taka gierka, taka... Za mną się uśmiechasz, i się cały czas uśmiecham. Gdzie też spada o 50% na gierach, które gra i tak? No dobra, ale jakby wiesz, jak masz, nie wiem, z 8000 spadzi do 4000, to masz 4000 widzów, nie? Wiesz, jednak ten, ja jednak jestem tutaj zakontraktowana, że tak powiem, właśnie przez Omena, przez Anonymo, przez Nvidia. I jednak jakby ode mnie są tak w miarę, tak się... No teraz wiesz, nie mam nic umowy, że okej, okay, że musisz mieć tyle i tyle widzów, ale nawet tak zakładam, że się oczekuje, nie, że jednak... Powinnam w miarę jakoś tam, wiesz, średnio utrzymywać coś w tym stylu. Elegir, to jest... Dzień dobry. To jest Random Bruce odwalił? Nie, co tam jest? Nie mówcie jakiś nowy N-word. Czy możemy się wbić na niego? Dobrze napisał? Co napisał? Purżuje go? Tak, purżowany jest, purżowany. Dabła się trochę. Zwu! Czasami się nie da, Trzynaście, dwa, 25, 6, 14. CDGFS zachował, ale daj mu drugą szansę. Frajem też ułomkiem. Frajo, właśnie bardzo muszę pochwalić, znaczy bardzo mnie zastanowił Chrafania, bo napisałam do niego prywatnie na tego w DM-ach na Instagramie, bo miałam problem ze swoimi streamami i rylem na telefonie. I zapytałam się właśnie, jak tego, jak on streamuje, z czego tak dalej, i mi tak ładnie napisał wszystko, wiesz, napisał, że no zaczynał streamować na telefonie, teraz jakby teraz ma jakiś tam, na jakiś tam router specjalny, no tak wszystko mi bardzo miło napisał i bardzo mi tym pomógł też. Czy chyba się tego nie, chyba nie uda wygrać, wiecie? Tak, jakbym kurczę chciała, tak chyba się nie uda. Nie myślałam, że ci oglądają cię dla ciebie, a nie dla gry, bo przecież ty nie umiesz w nic grać. Czemu tak którą swoją społeczność opartą o to, że ludzie lubicie za to, jakaś jesteś, a nie za to, co lubisz grać? Bo jeśli tego, bo tak to... ja na przykład bardzo lubię rozmawiać, dlatego często robię na przykład te rzeczy w stylu... wiesz, jakieś tam porady życiowo nieuczesanej, jakieś tam porady miłosy nieuczesanej, jakieś tam już po prostu takie rozmowy z widzami. Często robiłam na Discordzie, cały czas się u tego, u jakby, no rozmawiam z widzami właśnie. Ale jeśli jednak, wiesz, zakładasz, że mam grać w daną grę, no to w daną grę, no muszę się jednak skupić, bo jednak, wiesz, jeśli nie będę czytała fabuły, będę skończyć fabuły, no to co, jaki sens jest grać w grę? Że od takiego Lola gram, to jak zauważysz, to rzeczywiście jednak, no, w Lola gram, no ale jednak, no patrz, ile z wami rozmawiam, cały czas jakiś jest temat, jakieś poruszamy tematy i to jest spoko. Więc jakby z jednej strony chcę, żebym grała w inne gry, z drugiej strony chcę, żebym utrzymywała kontakt z widzami, no myślę, że tak jest to trochę nie tak to działa, wiesz? I to jeszcze są, no po prostu też intuję, no ale... Wiesz, że w takim LoLu jest, myślę, że interakcja z czatem jest łatwiejsza. Bo są nasze takie chwile, że teraz CS-uję, nie? To na przykład na CS-owaniu się nie muszę jakoś tam super skupić, bo raczej wszystko wyjdzie, nie? Ale jeśli chodzi na przykład o taką grę, że Deathloop. Deathloop to była gra, gdzie... nowa, fajna fabuła, ale ten, ale... Ale wiesz, tam była akcja, jakby była akcja, to nie mogę czytać czatu, bo muszę cały czas reagować, muszę celować. Szczególnie, że w strzelankach nie są najlepsze, nie? Deathloop był hashtag at the grey za darmo? Ja za darmo tutaj.
fajnie się grało w Baba Is You. Właśnie, no Baba Is You było fajne, ale to jakby... I wiesz, i ja ten... Spróbuję różne gry teraz. Rzeczywiście, ja już wcześniej trzymałem się tylko LoL'a. Tylko LoL i TFT, jakiś jeszcze Hearthstone dochodził do tego, nie? Tak teraz, wiesz, próbowałam troszkę w CS'a, pograłam, tego Deathloop'a, Baba Is You. Wczoraj graliśmy jeszcze to Roll 96. Wiesz, próbuję nowych gier, ale też nie będę grała cały czas nowe gry, no bo jednak też muszę, no jednak LoL jest mój main, jakby też nie bez powodu gram tyle w LoL'a, bo mi się po prostu podoba LoL, nie? Ja robię tak 1-8. Zaraz tu nie będziesz, że to pewnie będę, cieszę się bardzo, to okej. Okay. Bo jutro będzie stream, ogólnie też z... Jutro jest piątek, jutro z rana, no. Z wymoczkiem? Jakim wymoczkiem? O kim mówisz? A Franiem? Nie, chyba on tego, chyba w LoL'a. On gra w LoL'a? Niczego chciał. Ki Fall Guys? Myślę, że Fall Guys jest nudne. I tam są cały czas cheaterzy, więc jakby nie wiem, czy jest sens grać w grę, którą... co gierkę jest cheater. Teraz masz super grafikę? Tak, tak właśnie taką trochę rysunkową, trochę jak Borderlands, nie? No, jak grałam w Fall Guysy, co grę był jakiś cheater. I tyle. Gra się mega zmieniła, nie ma praktycznie cheaterów. Ludzie, lubicie serio jeszcze Fall Guysy? Ja, no przysięgam, czat, no... Jak widzicie, znowu, no pykę mi tryndę do tego, do buzi daję, no... Znowu to zrobił. Kasi gra codziennie po parę godzin? No ja grałam codziennie w LoL'a po parę godzin. Counterplay, no... Jeżeli tak, to jest takim supportem, znaczy tutaj, no pozycjoning... No, może nie było najlepsze, ale tutaj wina Pajka, że znowu jakby, no, hukuje kogoś mi na twarz. Jutro jakiś quiz? Tak, o jest, zapomniałam. Jutro mam quiz z Anonymo. Znaczy tutaj nie dało się nic zrobić. Jest Rambrus odwalił, tam jest niezagranie. Dobra. Słuchaj Ryza. Zreportuję Pajka, za bycie toksykiem. A to w ogóle co? To w ogóle afczył? Living a afk? Ten wzywał? Dobra, go next po prostu, wiecie? Oszukiwam się, no wszystko już przypominasz. Nie, bo jutro mamy... No mogę wam chyba zlikować. Jutro mamy Anonymo, taki quiz, ale to będzie chyba na kanale Anonymo. I będzie o takiej jakby różnej wiedzy, że nie tylko, że LOL, tylko właśnie takich o innych rzeczach. W tym właśnie też o Anonymo nie tylko, nie? Będą gracze TFT, z tego co pamiętam. I będziemy po prostu tego... próbować się. Znaczy jutro będzie chyba... quiz jest chyba o 16, o 17. I z nami da? Nie, jest sama dekery. Znaczy, nie wygram wszystkie na dekery, nie wygramy, ale da się na pewno, no da się na pewno jakoś... No musi się dać grać ADC. Wybaczę, scenę z AC gra, są też na pewno niechętnie zagra. Zobaczymy. Szefi, to co ty tam klikasz? Czekajcie. O Jezu. No tak średnio wychodzi ten Pajk Brusowi, co? Czekaj, że... Nie mogę pokazywać, wiecie, bo tu są jednak rzeczy... Musi pani, że jesteśmy na Omenie. Mój Boże, dobra, nie, aż mi oczy bolą. Ajajajajaj, czad. Głodna jestem w grę. Mój ulubiony adekery? Jean. Czad, ogólnie to może po prostu, wiecie co, może skupię się tak. Bo widzicie, to też robiliśmy troszkę, agresywnie graliśmy i mieliśmy 1-8. To jakby to też, wina też trochę nasza, no jednak, nie? Więc spróbujmy to tak zrobić. Ale jest tak bardzo znerwiony, że głowa mała, zobacz jaki to jest bez bazowy crit damage. No Pablo, ja wiem, że tu, ale no jednak jest, no musi się dać grindować ADC, musi się, po prostu musi się dać. Jaka twój nasza, twoja!
Nasza czat. Razem przegrywamy, razem wygrywamy, okej? Okay? Jesteśmy drużyną, musimy jak drużyna działać, okej? Okay? Nie będziesz mi tak zostawać, tak o, co jest? Da ban. Tak ona banuje. Talon w dżungli bardzo brzydzia, także polecam wam badać talona w dżungli. My nie wygrywamy, teraz wygrywamy. O kurczę, w Kel? Nie w Kel. Normalnie w tym. Online. Zalegowałem produktu? Głodna jestem po prostu. Nie żyj tyle. Ezreal zagramy, wiecie? Ezreal dobrze działa do nami. To dobry support. Kotka śliczątka. To już dobry support. To jest dobra sprawa. Nie mam skina chyba do niej. No, tak sobie dopasujemy. Dobra, czy Ratchet, lecimy dalej. No Ratchet. Kot kreskowy sprawdziła? Czemu kot kreskowy, co? Siema Decker, elo. Ratchet. No musimy za... No kurczę, nie. Wie co? Dzisiaj wracam z ortopedy. I normalnie... No i muszę jeszcze zakupy zrobić, kurczę, no to... Wracam z zakupów i gram offstream. I będę walać, okej? Okay? Jestem, kurczę, w platynie 2. Zerwowałam się. Jak przegrasz? Nie. Jeszcze obie muszę. Co macie na obiecze dzisiaj? Jerzy, bo to masz dzisiaj 500 widzów i masz coraz to nowe współpracy i pewnie dużo hajsu cię zapraszał do Polsatii w ogóle. Dlatego, że jesteś dziewczyną, bo na przykład taka Shiana też ma niewiele mniej widzów i siedzi w domu i pewnie się nie interesuje, chociaż jest ładna, fajna, jeszcze go to wynika kufeli, bo ja, gdy wam zapraszałam do tego, jakby niedawno, we wakacje, miałam średnio tak około 1000. Więc miałam dwa razy więcej widzów niż teraz. Jak i dosyć przez swoją aktywność w internecie, zostałam bardzo jakby dużo rozdmuchana, wiesz, że jakby prowadzę Instagrama, mam dużego, no dużego, po prostu jak na streamerkę dużego, polską. Mam YouTube'a, mam właśnie, no, właśnie wiesz, czy to Twittera, tak dalej, że po prostu dużo osób o mnie jakoś tam usłyszało, a jako, że też jakby byłam, no wtedy jeszcze byłam top 1 streamerką, to po prostu jakby, wiesz, zazwyczaj wtedy jak była jakaś propozycja w stylu, że o, potrzebuję streamerki do czegoś, no to wtedy widziałeś, że streamerka to nieuczesana, nie? W ten sposób. Sianek ma 200 average viewers, no to tak zależy, kto o której streamuje, kiedy, tak dalej, wiadomo. Ale także tutaj, to nie wina Siany, bo po prostu jeszcze też zaczynałam wcześniej, bo Siana chyba jest dosyć, że tak powiem, troszkę chyba nowa. I w porównaniu do nich, bo ja od 4 lat streamuję. Tak, jestem bardziej rozpoznawalna, to nic, to nie jest tego, to nie jest żadna wina Siany czy coś z tego, po prostu ja też, no byłam dosyć głośna w internecie, jakby no jednak postawiłam się temu, postawiłam się jednym z popularniejszych youtuberowi i miałam dużo z nim też jakichś dram, nie dram.
też były różne jakieś tam, no, moje tweety też dużo jakiegoś tam follow-upu dostają, nie? Shianach? Przepraszam, nie, to się tego, jak to się mówi, ale no. Tak. Nie, właśnie ten imię rozpoznaję. No nie, po prostu tak też jakby zaczęłam szybciej, więc miałam łatwiej, bo kto zaczyna szybciej, zawsze jest to trochę lepiej, nie? Więc to w ten sposób, także żeby tam się Shiana nie tego, jakoś tam nie demotywowała czy coś. Też ja mam ogólnie, ja mam też menadżera, jestem w Anonymo i Anonymo jest naprawdę niesamowitą robotę robi. Mam najlepszego menadżera na świecie, przecież Kacper Aharo jest, no uwielbiam go. Mimo, że jest cierpliwy do mnie i mi czasu przypomina rzeczy, też bardzo, no jako, że on też właśnie pracował między innymi też na przykład dla Gargamela. Przecież właśnie też jakoś chyba tam z Nitrem też miał jakąś tam historię. Więc po prostu, wiesz, zna dużo kontaktów, potrafi załapać dużo rzeczy i jakby jest strasznie pracoholikiem. Co wiadomo, dla niego to może nie najlepiej, ale dla mnie jest super. Więc też dzięki temu mogłaby czasem jakieś tam fajniejsze też oferty. Nie ma osoby, która by powiedziała coś złego na Haro. Trusne. Ogólnie, czy gramy na Rakana i gramy na Gina? Postaram się rozpopułkować i wiecie? A Haro dużo zarabia? Nie mam pojęcia, jak to sprawdzić. Ale ja zrobię też jakby tak swoje, to trochę jakby rozwiję się teraz sam. Że podjął chyba fajne kroki biznesowe. Także no, elegancko chyba tam się zapowiada rozwój aharowski. No zmarnowałam heal, ale jest okej. Każdy ma sobie zawsze na Haro, tak, no pewnie tak, bo już tam te, znaczy słyszałam, ale... No słyszałam tam, no, znaczy słyszałam jedną tego, jakiś tam zarzut strony Aharo, ale jakby wiesz, no byłam ciekawa w ogóle o co chodzi, bo jednak to jest też mój menadżer, więc chciałam mieć co i jak, nie? I się dowiedziałam, że po prostu jakby totalnie jakby, no nie tyle nie porozumiem, co po prostu bycie durniem osoby, która z nim współpracowała, że jakby osądzili... Jakaś tam firma, wiecie, był jakiś deal, firma nie dała hajsu, że nie zapłaciła influencerowi za daną współpracę i wiesz, Aharowi się zrobiło głupio i powiedział, że jakby, że on nawet z własnej kieszeni może to pokryć, nie, no bo jakby, no to on wtedy może nie upewni się, że współpraca jest okej, że ten ziomek ma pieniądze, żeby właśnie zapłacić i po prostu powiedział, że nawet ze swojej kieszeni może zapłacić daną influencerowi. A ten influencer stwierdził, że nie i wyzywał go. Także i jakoś tam próbował go oczerniać, także no. No myślę, że to jest, no to nie jest wina. Myślę, że menadżer po prostu jest wina firmy, bo czasami to, no jesteśmy w takim, jednak w Polsce to często są jakieś właśnie skamy, nie skamy. Ahara, Harowi, nie ma się odmienia, no wiadomo o co chodzi. Co porównujcie 18-letnią Jeanette Akasiana, teraz streamuje od roku i gra w RPG, która ledwo studiuje za pesady niż ten, która była w mniejszości streamerek i był na streamem? No... Ja też chcecie jakby pomóc swoim tam streamerkom, to najpierw po prostu nie porównujcie ich do nikogo. A teraz swego czasu była taka streamerka, do której ja byłam troszkę tego, ja... to wiecie, tak... no się tak troszkę tego byłam, no po prostu lubiłam ją oglądać, nie, i tak dalej. Ale się okazało, że w koniec końców ona strasznie zaczęła mnie nie lubić, bo właśnie widzowie... Ja po prostu jakoś tam przegoniłam ją zasięgami, nie? I wtedy... Jej widzę zaczęli mówić, czemu nie możesz być jak nieuczesane, że czemu nie gadasz z widzami, czemu nie robisz tego, czemu o nieuczesane zrobiła to, a ty nie zrobisz, o coś tam. I po prostu cały czas słyszała o nieuczesane. Ja cały czas słyszała, że ludzie ją porównują, że
że okej, to jest pandemia, czasami i tak dalej, jakby przez to również ta streamerka przestała po prostu, zaczęła mnie nie lubić, no bo po prostu miała dość, jak słyszała cały czas o mnie i o mnie, to po prostu też toksyczne zachowanie widzów. Spadam wziąć się za robotę, miłego streamka. Dziękuję, Paula, dziękuję, powodzenia w tej miłej pracki. Dziękuję bardzo, Pokimany, przyknijłeś tego. Czyż się nie znaleźć polsko Pokimany? No nie o to chodzi, Chan, nie o to chodzi. Ale po prostu, że musicie też brać, bo jestem pewna, że jeśli oglądacie jako streamerka, streamera, to najlepiej po prostu, no wspierać ich, oglądać, po prostu dać jakiś feedback, mówić na przykład o co wam się podobało, co wam się nie podoba, dać feedback, czy na przykład co według was powinna zrobić, czy no jakieś dać sobie na przykład protip od siebie, nie, ale nie mówić w stylu, że o, ktoś zrobił to, więc warto zrobić to, jakby tak, no nie porównujcie, bo to tak równie dobrze, nie wiem, mogę porównywać, nie wiem, na przykład swojego moderatora do innego moderatora, bo nie wiem, oddałeś mi donate'a, no dobra, ale tam dobra, 3 zł dałeś mi donate'a, no to nieźle, tak, bo dopiero co dostałam donate'a 10 zł, aha, no to nieźle, nie postarałeś trochę, co? No, to takie zachowanie, wiecie o co chodzi. Żeby porównywanie jest bardzo toksyczne, jakby na każdej... Czy to właśnie, czy na przykład nauczyciel porównuje cię do innego ziomeczka? Czy to ziomek z pracy cię porównuje do innego pracownika? Ja sobie triggeruję Tari, że Karolina to czyś streamuje z kuchni niż ty? No. Wiesz, to nie warto triggerować, bo to wiesz, to też jakby... No nie ukrywam, też jakby relacje wtedy na Twitterze już mogą być troszkę poplątane przez to. Że jednak, wiesz, człowieku to dostaje tak z tyłu głowy, nie? I bo ja już się już przekonałam na własnej skórze, że bardzo je przestało mnie lubić właśnie przez to, że były porównywane do mnie. Siwa streamerka? Ale nie mówiłam na serio jak coś, okej? Dobra. Henryk ma moda? Od dawna. Już jak chyba trzeci miesiąc? O! Ty się kitrał. Znaczy ogólnie, szczerze na Gina nie musimy wygrywać. Szczerze na Gina się utrzymamy i będzie spoko. Krystyna nie czyta moich wiadomości, bo ciągnie jej wypisy głupoty, ona to wie, no i widzisz. A potem będzie, że opluwa. Skąd byś wiedziała, czy dobrze robisz robotę, jak ci nikt z nikim nie porównywał, nikt nie jest samotna wyspa? No ale to możesz mi powiedzieć w stylu, że okej, okay, że na przykład Karolina spóźniła się na streama, to słabo, że tak to trochę tak na przykład widzowie coś odbierają, nie? Ale to nie, na przykład nie, bo tak to by powiedzieć, ej Karolina, bo Evron streamuje już 10 miesięcy GTRP, może też zagrażysz 10 tysięcy GTRP, co? No tak, każdy ma swój styl, bo jakbyś, jak na przykład robię to, co inni, w sumie na przykład jest, bo na przykład, no może też być takie coś, bo próbuję ubrać coś z słowa, tak jakbyś jakąś analogię znaleźć. I na przykład możemy tak, nie wiem, na przykład oglądać Fame MMA, jakieś konferencje, jak, no bo jak wejdziesz na Fame MMA, znaczy gdy jest konferencja Fame MMA, wchodzisz na Just Chatting kategorię i zobaczysz, że tam jest dosłownie 50 streamów z po prostu oglądania konferencji, nie? Możemy wtedy robić tak jak inni. Ale wtedy też czemu inni mieliby cię wybrać ponad resztę? Czasami też musisz znaleźć swój styl. Na przykład ktoś będzie OTP-kiem, na przykład Overpow. Overpow lubi sobie zagrać LOLa i gra, nie wiem, 99% streamów to jest LOL u niego na streamach, nie? A czy to znaczy, że jest gorszy od Gucia, który streamuje sobie tam różne gierki? Każdy ma swój styl. Nie masz studia, bo streamów jak ninja, to nie brzmi jak głupota? Karolina, nie masz studia do streamów jak ninja. A studia do streamów, dobra, no i zrozumiałam, ja myślałam studia, tak wiecie, studia takie na imberku, nie? Więc, wiesz, porównywanie nie jest dobre. Bo z jednej strony, wiesz, na przykład ja sama też patrzę, na przykład co inni grają, co streamują, bo na przykład coś mi się też masz spodoba. Może widzą się fajnie coś pokazać. Ale koniec końców to... Więc końców też musisz patrzeć jednak na siebie.
fajnej wypłaty mam też byś przemyślała. Myślę, że tego, u nas moderacja to jest bardziej tego, to jest... Nie chciałam, żeby to był obowiązek. Może jak ktoś musi odbębnić, okej, teraz ty masz dyżur nieczesany. Ja to streamuję rano? No właśnie tak wiesz, no już posłuchałam feedbacku się od widzów. Nie, miałam streamy tylko z rana, ale dużo osób narzekało, że wieczorem nie ma streamów, że chcą wieczorem, bo na przykład są, nie wiem, w szkole, są w pracy, nie mogą oglądać. No to stwierdziłam, okej, no to pół, wiesz, to wtedy weekend mam z rana, bo z rana wtedy, wiesz, i ludzie nie mają szkoły i czasami niektórzy mają wolne w pracy, więc to jest rana spoko stream, proszę, ja preferuję poranne streamy. Ale na przykład wieczorem też są streamy, no bo żeby jednak w tym ludzie jednak nie wracą ze szkoły czy właśnie z pracy, no mogą sobie poczytać u mnie, nie? Gas Station Simulator? Cześć, a właśnie ma. Wolontary trochę tak. Niektórzy się zachowują, ale tak niektórzy się zachowują, jeśli że chodzi o ten, o obowiązek, dlatego ja mówiłam, że jakby ja tak staram się przypominać ludziom, że tego, że to nie jest obowiązek. Wiesz, że trochę stream? Nie, nudne są. Czyli wy macie jakieś feedbacki, nie w stylu, że czy na przykład nie podobało mi się, że za rzadko wstawiam zdjęć na Instagram, czy że nie mam, nie tego, nie wrzucam filmiki na TikToka. Czy na przykład, że nie, może nudne filmiki na YouTubie są, co byście chcieli obejrzeć, co byście chcieli, żebym nie zrobiła na streamie, ugotowała, zagrała. No słuchaj, jakby takie rzeczy zawsze możecie mówić, ja z chęcią naprawdę wszystkiego wysłucham. Bardzo lubię jakby... Słuchać protipu, no w końcu to dla was streamuje, nie? O, co jest? Nie masz OnlyFansu, no popatrz, stream z basenu brakuje. O, horrorków, no horrory miałam grać na tym VR-ce, nie? Cofam. Skomuje tyle osób, że nawet nie powiem, którą na co? Czekaj, co? Ale kogo skomuje? Kto? Czy ja? Wait, what? Że no bo też, no nie, znaczy, bo na przykład jest taka sytuacja, że jest teraz meta na przeglądanie internetu, bo na przykład streamuje Mandzio, streamuje Kasik, streamuje Rewo, streamuje, nie wiem, na przykład Lewus, no bo po prostu jest dużo streamerów, którzy jednak dużo się skupiają na przykład na oglądaniu, przeglądaniu internetu i to jest spoko, i każdy może robić co chce. I no nie ukrywam, jest to kuszące, na przykład ja też mam więcej widzów na tym, na przeglądzie internetu, ale też, no... Chciałabym chyba na streamach robić troszkę tak jakby troszkę coś innego, coś więcej po prostu, nie? Niż po prostu przeglądanie kolejnych filmików. Ale to nie ukrywam, trudno się oprzeć, gdy jednak wiecie, są lepsze zasięgi. Jest, to jest no łatwiejsze jednak, jak po prostu oglądasz ten filmik i jesz obiad. No to jest łatwiejsza sprawa, jest no przyjemniejsza. Synacza Trubatę? A raczej nie. Grimla to coś więcej? Tak, myślę, że tak. No obecnie mamy zakład do diamentu. Cześć Maciek, czy ta co chce? No! Tu powiecie drugi raz mi napiszcie. Kiedy PGA jest? To jest PGA jest, nie wiem, chyba gdzieś 20 października ma być, jakoś tak? Kiedy stream z podnoszenia imbusa z podłogi? Nigdy. O, może jak nie wbije diaksa, co? Jakieś się zabiję o niego, przysięgam. Zbany się nie lubię? A ja właśnie od sami follow'a dałam. A szkoda, że Andrejka zabrajczył, bo to już drugi. PGA sam na skok w Poznaniu? Nie, to było kiedy, nie gdzie. A gdzie? A, bo nie, to jest Poznań Game Arena to jest, wiesz? Tak jeszcze nie wiadomo, czy będzie PGA. No, że już wiadomo, że IM będzie tylko dla zaszczepionych osób. Że nie będziecie mogli wejść na IM, jeśli nie jesteście zaszczepieni. Tylko wiecie, jakby IM jest international. Ale PGA jeszcze nie wiadomo. Bo to jest trochę dziwne, że jest jakby...
5-0. No. Też mam propozycję streamu z odkurzenia domu. Tu trzeba hałasem wierny widz. Katowice tam jest. Czekaj, Kofel coś tam pisał? Ale przełom internetu to taki skam nie powinno być z tego na Twitchu, bo to pusty kanał dla ludzi, którzy nie mają z kim memów oglądać, to jest przykre. Znaczy, ale no, nie możesz jakby to tak... Wiesz, na przykład oglądanie filmów. Była też meta na oglądanie filmów na Twitchu. Ja sama pamiętam, że miałam wtedy taki rekord streama, tak pamiętam, że aż koledzy zrobili screenshoty, bo że oglądałam chyba Ja Robot, czy w tym stylu, i miałam 700 widzów na Twitchu, było takie wow, rekord po widzów. Wtedy miałam jakoś tak, no wtedy miałam chyba maksymalnie chyba 300 widzów, jakoś tak, nie? I no, więc po prostu oglądanie filmu było dosyć łatwe, bo wystarczyło szczerze nie przeszkadzać, wystarczyło, no ja nie mówiłam, bo nie chciałam przeszkadzać oglądając, tylko się pisałam z czatem na streamie, nie na czacie. I wiesz, i to było bardzo popularne i to też było takie low effort, no bo no, wystarczyło puścić sobie film, nie? Ale to było już łamanie praw autorskich, ponieważ no, do filmów danych no ktoś ma jakieś prawa. Oglądanie, znaczy chyba filmiki na YouTubie też mają pewnie jakieś prawa, ale nie sądzę, aby też za granicą też ludzie oglądają i nie sądzę, żeby ktoś miał problem z tym, że ktoś ogląda ich filmiki na YouTubie, nie? Siema, Johnny! Eating challenge, jak to zjadki na ty? No ja myślałam o tym, o tych ostrych sosach, jak Rubcio. Bo sobie ją polubiłam jednak, nie? Filmy Demoza są fajne, nie oszukujmy się, na już 8 lat to... No ja też bardzo lubię u Demoza oglądać. Ja też bardzo lubię właśnie. Nie, dlatego też muszę... Ja na Discordzie czasami sobie coś pooglądam, nie? Za tych 300 osób można w dobrej cenie. Więc ja coś lokalnie kogoś pewnie bym znalazła. Ale byś mógł dać mi linka, gdzie to wysyłać, bo też trzeba jakieś... Przepraszam! Oddychacz? Fejkuri, oddychacz! Nie, właśnie sorry, bo musiałam przejść, tak sorry. Ajajajajaj, sadgę. Ale co chciałam mówić, a że... co chciałam powiedzieć? A, nie pamiętam. A, że są challenge... Tyrus mi o tym mówiła, że są jakieś tam challenge boxy? Czy challenge boxy, chat? Wiecie, o co chodzi? Bo tam są jakieś tam, nie wiem... Fasolki jakieś i tak dalej. Ajajaj. Idzie challenge? No póki co dosyć opornie. Kurierowi w ofendę idziesz? W ogóle znaczy klikałam domofon i w ogóle nie ma takiej bzzz. U Demoza jest jeszcze czas na świecie, no jak warto, nie że go warto już posiedzieć. O, ja z tym czatem troszkę wiesz jak mam, nie? Ja proszę, zróbmy Drake'a, błagam, zróbmy Drake'a, potrzebuję tego Drake'a. To w ogóle, no nie, jak się stało, że ona ma 7-0? Błagam, zróbmy to, błagam, chodźcie, nie oddajemy, chodźcie i wyciągamy, bierzemy. No wyciągnij to! Dziękuję. Okej. Okay. I każdy widzi czat, jak tutaj permarasa stryś. Nie jest tak, jest widzowy, no. No mój Boże, no przysięgam, no czemu, życie jest nie fair? Co za... Lissin! No liszczyn normalnie. Coś dla zdrowia, sosy meksykańskie. O, dzięki bardzo. Nie, czy jeszcze to jest... Challenge box? O, tutaj. Słodycze, przekąski ekstremalne. Takie coś jeszcze. Tutaj pokażę wam. Takie coś. To są jakieś różne dziwne rzeczy. Paczki niespodzianki. Są.
I możemy takie coś też zamówić. Kurczę, no nie wygram tego. Napis wyłącz, jeżeli już jest git. Oglądałaś? Jeszcze nie. A co tam jest? Co to jest? Patek? No nie, no! Ekipa WK wybiera do Madison Fields, takiej finale prawie byłaś? Co? Ja nigdy na tym takie wyglądowe nie wygrywam. Ja już jest się smutny, jak to oglądam. Muszę jakieś takie challenge właśnie, że widzisz, ładnie, oceniamy influencerki na swoje wyglądy. No zawsze się grywa, ja charakter mam tylko dobry, tylko to mi zostało. Sankę. Zawsze mi smutno jest. Change do Golda? No właśnie, ziemniak, chyba tak widzisz, no... No nie czuję, że mogę coś zrobić, no taka jest, taka strzywana się trafi, no nie czuję, po prostu nie czuję. Charakter, jak... Już drugi win, jeden los jak u ciebie. No, 1-1 mamy póki co, nie? Karo, fuck, Mary, kill. Tak, rat i zielony. Mary, Henryk, Mary, to Henryk jest pod Mary jak nic. No. Henryk to, ja bym mogła już mamie przedstawiać go. Pewnie mama go zna, bo mama ogląda streamy, już pewnie kojarzy, który to Henryk. I się pewnie by zgadzała, więc jak nic. Fuck? Fuck, Mary, kill. No, PKZ by mnie killnęła, czy by mnie killnęła. Myślę tutaj zielony. Zielony za to, że widzów mi zabiera. Muszę tę konkurencję niszczyć chyba, wiecie? Także no. Mary Henryka. Póki jeszcze jest. Ten zielony. Miejsce tam baczności, nie tam patrz na swoje plecy. Zielone elity zabrał samą gry z ciebie. No totalnie, mówię. No, twórcz postowanie. Ostro moderatorze. Da mi to? Tak, raczej. Nasus is Afk? Nasus is Afk? Mój Boże, Nasus is Afk? Czy to jeszcze jedyna dobra informacja dzisiaj? Chat, a to ten horror... Czy wam się nie podoba piątek 13? Bo to jest horror na dwie osoby. Jest to niemożliwe, chat. Ale mnie brzydko nazwał, czemu? Fuck, Mary, kill. Jarzesz o Deep? Kill Deepa! Kill Deepa, bo Deep jest... No nie da się wytrzymać z nim, przysięgam. No nie wytrzymałabym normalnie psychicznie. Fuck Johnny i Mary Jojo. Jojo to jakby od początków jest. Tutaj wiecie, jakby to już 4 lata z Jojikiem przeżyłam. Ja mogę jeszcze kolejne 50. Nie mam problemu. Ja widziałam tę grę piąty czas i taka sobie. No właśnie widziałam, że Valkyria wczoraj grała. Wczoraj albo przedwczoraj grała ze swoimi znajomymi ten piąty 13 i było spoko niby. 0,5 mamy. Proszę! Nie przyjmij się, 0,5 to i tak dobrze jak na ciebie w 25 minucie. No. No bo ci sobie radziliśmy ogólnie. Tutaj wiesz, były Drake'i, które no. Szywana kradła. Dwa razy już ukradła. 12-0 ma też, nie? Już jak docenia? Ale no nie dostawałam tego, nie dostawałam. Przecież rób się w Fuck, Mary, Kill. Fuck, Mary, Kill is... w influencerki influencerów. No możemy zaraz takie coś. Tylko ja problem mam taki, że ja dużo influencerów i influencerek nie znam. Bo no nie oglądasz się polskiego Twitcha za dużo. Twitcha i... znaczy Twitcha i z YouTube'a, w sumie głównie YouTube'a. Nie wiem, jak wytrzymałem 4 lata.
A jeszcze się zapowiadał do przód. Dobra, cofam. Tam się po większości wyglądzie ocenia? No jak ty chcesz po wyglądzie ocenić, czy chcesz się z kimś hajtnąć? No nie da się po wyglądzie fuck, Mary Kill zagrać. Ogólnie, jak ja w takich, jak w takich rzeczach nie jestem no, pod Mary, to jestem, to czuję, jak obrażony jestem totalnie ziomeczką na Mary. Remigiusz Maciaszek, Izak, Adam i tata? Jak Izak? Remigiusz Maciaszek to rok. Izak, Adam i tata? Jak, co? Jeszcze raz, bo ty coś głupiego napisałeś chyba. Adam i tata to jedna osoba. A popatrz! To dwa w jednym, tak? Nie, ogólnie nie znam. Nie wiem, kto to jest Adam tata. Znaczy, jako że nie znam, kto jest Adam i tata? To po co mi taki nieznany mąż? To biorę czat. Izak Maciaszek. Zaraz, to biorę Adam tata na Hill? No bo nie znam, przepraszam, przykro mi, nie znam. Myślę, że jednak Remigiusz Maciaszek trochę za stary dla mnie, więc tutaj. Może nie każcie mi tego mówić, jest mi niezręcznie mega, może możecie się domyśleć po prostu? Cześć, tata nie żyje, jak tata nie żyje? Stare jary? No pamiętam jak Bartek, mój brat oglądał właśnie. Mój brat oglądał... no, Roka. Jak chyba robili jakiś wyjazd ekipą na i kupowali chyba GTA 5? Jakoś tak, jak, czy, chyba to była GTA 5. Że właśnie razem z Rojo, Rokiem i jeszcze ktoś tam jechali do sklepu właśnie, żeby szli kupić chyba GTA 5. I tak chyba cała vloga sobie zrobili z tego. Super sprawa. Dobra, jest super sprawa. Ale jakby ja nigdy sama go nie oglądam jakoś tak. Nie mój typ humoru. Coś. Discobania, Slayprox, Lewus. Nie znam Discobanie. Lewus ostatni mi tego. Się ten taki dziwny wydaje. To łącza da wtedy. Nie, Slayprox jest super ogólnie. Slayprox, kurczę, Slayprox jest naprawdę super. Dałbym czat tego Slayprox na Mary, według mnie. Przyjazny chłopak, miły dla każdego, wesoły, zabawny, widać ambitny, wie co robi, tak? Pracowity. 72 streamy, znaczy 72 ha-streama zrobił. Zbanowany potem, także widać taki bad boy trochę, nie? Także, no, Mary Slay. Fuck, ten disco. Tylko nie znam diska, coś, nie? I kill Lewus, bo nie mam dystansu sami siebie, jak coś. Proszę, pomóż mi! O, dzięki, szefie. Okej, okay, żyję. Disco Bay ma 13 lat? A, to głupia sprawa! To głupia sprawa, czat. Mandzio, zostaw mnie, jak coś. Nie wiedziałam, okej? Okay? Kojarzysz Ridge Zone? Ta, to były te stare czasy, właśnie ten Nitro i Samu, Ridge Zone i... Czekaj, to było Nitro i Samu, Gimper, Rojo był w Ridge Zone. Mandzio chyba też był w Ridge Zone, nie? O, czekajcie, nie było. Serdecha kupię. Shinny, Tari, Stazia, fuck, Mary, Kill? No nie da się tego zrobić, przecież one są wszystkie pod tego. Pod fuck i Mary, także... No trudno wybrać. Nie da się wybrać. No to tutaj, no trzy ulubienice. Dla mnie łatwe, no bo to są moje trzy koleżanki. I je bardzo wszystkie lubię. I to już znamy się dużo, długo, długo. Stari zbyliśmy na macie, też no Shinny już się kurczę. To już tyle znamy, bo to już od IHG starów z czasów. U mnie Stas normalnie nocowała w Gdańsku, jak przyjechała w odwiedziny. No kurczę. Te wszystkie przestężony. Wardenga, Frisk, Nitro.
Nie wiem, gdzie jest tego, czy nie wiem, gdzie jest ta. Szywana. Niepokonana jest. Znaczy, no myślę, że jak jest nitro w kompilacji, takie to chyba łatwo wybrać, co? Jakby możecie się domyślić, okej? Okay? Ścigajek zostawiony jest z Wardego i Freezem. No znaczy, bo tam widziałam, że ludzie mówią, że ostatnio w Freezowie coś tam odkleiło. Ale tak no... Znaczy ja to rozumiem. No to usunął, żeby się nie odkleiło, jak jesteś jednak Freezem, nie? Ten najpopularszym youtuberem. Ale też jakby, jak tak wiecie, jak dużo szamba spływa na twoją dziewczynę. Czy może zasłużyła sobie na to, okej? Okay. Ale... No po prostu go to też pewnie musi bardzo boleć. Pewnie widzi, jak tego Wersow cierpi. Może ze swojej winy, żeby nie było, tak? Zaznaczam. Ale no może po prostu mu też przykro i też może jakoś... No te... Bo tam ludzie, Freestone, że o, to nieźle, z liścia mu tego wywali, tak dalej. No kurczę, no! Jeśli od paru miesięcy twoja dziewczyna dostaje po głowie. Wiadomo, no nagrabiła sobie, także naważyła sobie piwo, musi go wypić. Ale to też jakby, to po prostu są ludzie. Przy tym pamiętaj, że jednak dużo wtedy pomi się wylewa na Wersow. I też musi ją to boleć, pewnie jest bardzo jej smutno. I pewnie Freeza też odczuwa. Cześć Frezy. No kurczę, także no tak ludzko podejść po prostu do nich. Co to jest ten? Leafy Green? O co chodzi? Nie rozumiem, Henryk, o co chodzi? To liść? A! Co to ty? Ty, Henryk, czasami jesteś. Tutek Slay, Gimper. Fuck, Mary Kill. Trudno. Ja wiem, że z Tutkiem bym na Mary nie wytrzymała, po prostu. My działamy bardzo, bardzo jesteśmy odmiennymi charakterami i że możemy się rozumieć, możemy jakby się dobrze dogadywać, tak po prostu jesteśmy, mamy bardzo różne, odmienne zdanie, więc jakby działam dobrze jako przyjaciele, ale... Bo fundamenty, że tak są, powiem, dobre, ale cała reszta zawodzi. Więc dałabym tego. Dałabym... Chociaż nie, czekaj, bo to... Trudne to jest. Kill tu. Zostawcie Tutka. Czekajcie, bo kto tam jest jeszcze? Slay i Imper. Ja jestem atencjuszką, jeśli chodzi o związek. Także myślę, że Gimper jako człowiek biznesu, sukcesu biznesu, nie miał czasu dla żony. Także tutaj według mnie... No nie, czat, ja nie mogę dać, nie dam faktutek, bo to jest jakbym brata, no nie mogę, czat, tak. Nie jest to dla mnie w ogóle akceptowalne. Ja uwielbiam Tutka, ale to nie mogę, czat, to jak brata, no to pod kazirodztwo podchodzi z Tutkiem akurat. No nie szykujmy się. I 06 mam czat. Stembro, sweet home, Alabama. Ty rozumiesz, że mi jakimś takie coś. Ty właśnie Galanis, no bo od niego dziewczyny mam rwa. No super, mi okej mi idzie. Kto tylko sam 8 lat odbił mi dziewczynę na wycieczkę, której mnie nie było? Boler, to whatever z kolegą, która dziewczyną. Jeśli ktoś się odbiera dziewczynę, to znaczy, że ona się da odbić. Także wiesz przynajmniej tego. Wiesz przynajmniej, że nie tracisz czasu więcej na nią. Także spokojnie. Może tego, może teraz się być smutno, ale tego kwiatu pół światu, wiesz, że nie tracisz czasu teraz na useless związek. F na czacie ogólnie, bo to jednak zrozumiem, że to musi serduszko boleć, ale spokojnie, to tu dużo jeszcze przed tobą. Odpal DiscoBine, bo znasz, tylko nie wiesz, jak się nazywa? DiscoBine. DiscoBine. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, kto to jest. Jakiś młody chłopak wyskoczył. Czy się ma chyba 13 lat. Nie, przepraszam, nie znam. Dobra. Coś taki był do 15-16? Nie, to teraz wiecie co? Może tutaj widzę o nasze prosić, bo rzeczywiście jakoś średnio idzie.
Także tutaj, no nie udało się, zrobiliśmy to też, no kurczę, 50 warto, no. Znaczy, kończymy streama, znaczy na Omenie, także się z Omenem. Dziękuję za oglądanie, dziękuję serdecznie wszystkim tutaj omenowcom na Facebooku. No, challenge dalej trwa, nie przestaje, jakby no musi trwać i będzie trwać, okej? Okay? Że spadamy z Facebooka.